W sprawie finansowania miasta powiedzieliśmy sobie w tytule Z czego żyje miasto? Otóż w czasie jednej z ostatnich rozmów ktoś powiedział, kiedy nie wiadomo o co chodzi, chodzi przeważnie o pieniądze. Rzeczywiście pieniądze w naszym mieście są sprawą najważniejszą i dlatego zaprosiłem dziś do studia ludzi związanych bardziej lub mniej z pieniędzmi lub też wiedzących jak tymi pieniędzmi gdzie indziej się dysponuje. W naszym studio pan Andrzej Będkowski, dyrektor Warszawskiego Centrum Demokracji Lokalnej. Pan Grzegorz Buczek, już były radny Ochoty, pierwszy burmistrz Ochoty zaraz po wyborach samorządowych 2 lata temu, a dziś pełnomocnik burmistrza Woli do spraw inwestycji. Pan Jan Latkowski, wiceburmistrz dzielnicy Śródmieście, zajmujący się przede wszystkim sprawami finansów i dużych inwestycji. Pan Rafał Maliszewski, wiceprezydent miasta, odpowiedzialny za infrastrukturę techniczną, a były skarbnik zarządu Warszawy jeszcze rok temu, więc też osoba wyjątkowo kompetentna. I pan Andrzej Błaszczykowski, radny i członek komisji rewizyjnej Rady Warszawy, powiedzmy od razu tej komisji rewizyjnej, która miała bardzo poważne zastrzeżenia co do prac zarządu, co do rozliczenia finansów za rok przyszły. Oto nasi goście, no, którym zadaję to pytanie. Z czego żyje miasto? Jak panowie pamiętacie, wyniknęła sprawa podziału środków na miasto, podziału dochodów miejskich, przede wszystkim jakieś 1,5 miesiąca temu, kiedy to pojawiła się myśl o zarządzie komisarycznym dla miasta. Ta myśl wypłynęła od wojewody. Wtedy został powołany konwent burmistrzów i powiedziano, że no rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś niesprawiedliwością. Dochody miejskie skupione są w jednym miejscu, w tym, które siedzi koło mnie, to znaczy w Śródmieściu. Popatrzmy na tabelę. Ta tabela pokazuje, jak opłata skarbowa jest rozdzielana w tym mieście i widzimy, to jest wykonanie za zeszły rok, za 9 miesięcy zeszłego roku, 450 miliardów złotych w Śródmieściu, prawie 0,5 biliona, w Mokotowie i we wszystkich innych dzielnicach to nie sięga już 100 miliardów złotych. Więc oczywiście, kiedy mowa o redystrybucji środków, to chodzi po prostu o to, żeby Śródmieściu zabrać, innym dołożyć. Dotychczas mi się wydawało, że innym. Okazuje się, tak wyczytałem w obecnych publikacjach, najpierw połowę zatrzymać miałby u siebie prezydent miasta na tak zwane cele ogólnomiejskie, a następnie reszta miałaby być redystrybuowana na dzielnice według liczby mieszkańców. No i to jest właśnie to pytanie, jak miasto się powinno rządzić, jakie są podstawowe wydatki miasta i no, gdzie jest miasto? Czy miasto jest u prezydenta, tego króla bez ziemi, czy w dzielnicach? Trzeba rozdzielić to pytanie, z czego żyje miasto? Otóż Warszawa jest miastem szczególnym i również pod względem finansów jest miastem szczególnym, ponieważ jest podzielone na gminy i na zarząd, związek gmin, który zarządza sprawami umownie, często to nazywamy dość nietrafnie ogólnomiejskimi. I miasto żyje z dwóch, że tak powiem, źródeł. Jedne źródła to są źródła utrzymania związku, czyli Urzędu Miasta, i pozostałe, z pozostałych źródeł utrzymują się gminy. W tej chwili już jest ich 8. Trzeba tu wyraźnie jeszcze powiedzieć, że ja nie zgadzam się z panem redaktorem na wstępie od razu, że w Śródmieściu zabrać. Otóż zdaniem zarządu miasta, jakkolwiek może się to panu burmistrzowi Latkowskiemu nie podobać, nie są opłata skarbowa. Ta tabelka, którą pan przed chwilą pokazywał, demonstrował, ta tabelka wcale nie odzwierciedla dochodów Śródmieścia. To są dochody miasta, które są zlokalizowane w Śródmieściu. Tak się składało w przeszłości, w 1991 roku było jeszcze bardziej drastyczna ta dysproporcja, że jedyna hipoteka, znaczy jedyny urząd notarialny znajdował się na terenie Śródmieścia, no i tam pobierano głównie opłaty skarbowe, które towarzyszą wszelkim działaniom cywilnoprawnym. Natomiast ja uważam w dalszym ciągu, że nie jest to dochód Śródmieścia, jest to dochód miasta zlokalizowany w Śródmieściu i uważam to jako były skarbnik, a teraz również członek zarządu Warszawy, jako anomalię, którą trzeba wyrównać. I tu nie chodzi o to, żeby zabrać Śródmieściu, chodzi i rozdać wszystkim
narażając się na pewne zarzuty, że będzie to urańłowka, że to prawda, że się tutaj burzy pewne struktury. Nie. Wydaje mi się, że po prostu powinniśmy tę anomalię wyrównać. To może powiedzmy, bo w końcu rozmawiamy o bardzo trudnych sprawach. Jakie są podstawowe dochody miast? Miasto ma jako związek. No w związku. Myślę, że pan burmistrz i pozostali będą mogli powiedzieć o dochodach gmin. Natomiast jeśli chodzi o związek, to głównym dochodem związku w tym budżecie, krótko mówiąc, to jest udział w dochodach tak zwanych, które stanowią dochody budżetu państwa. To jest podatek od dochodu od osób prawnych dochodowy i podatek dochodowy od osób fizycznych w proporcjach 15,5%. I to jest główny dochód, plus tego jeszcze, ponieważ zmieniły się nieco struktury, formalnie również dochodem miasta jest wszelka dochód ze sprzedaży biletów komunikacyjnych. Proszę o tabelę, pokażmy to na tabeli. To jest właśnie tak, podatki blisko 60% i to są te nasze udziały oraz dochody własne, właśnie o których mówiłem, w tym jest ponad bilion złotych za bilety MZK. I jest tutaj taki czarny trójkącik, który właśnie mówi o tych udziału dzielnic. To jest właśnie ta suma pieniędzy, która stanowi w tej chwili, jest po prostu dziura budżetowa, tak się mówi w języku finansistów, i należy po prostu te pieniądze uzyskać z budżetów dzielnic, a konkretnie przede wszystkim. Tak, ja rozumiem, że te dochody miasta, które nam opowiedział w tej chwili pan prezydent, i dochody dotychczasowych dzielnic, to jest inny podatek. Opłata skarbowa, która ma być przekazana miastu, to jest inny podatek. No, pan prezydent powiedział część prawdy, jak to się często zdarza. To znaczy, porównując sytuację Warszawy do sytuacji zwykłej gminy, jest ta różnica, że gminy warszawskie tworzą obligatoryjny związek gmin. Otóż owe 60% przychodów związku, o których mówił pan prezydent, w zwykłej gminie stanowią również przychód tejże gminy. A więc związek jest skonstruowany w ten sposób, że 60% jego budżetu to są wpływy już zabrane gminom, natomiast 40% stanowią jego przychody własne. Ja nie wypowiadam się w tej chwili, czy ta konstrukcja jest prawidłowa czy wadliwa, natomiast uzgodnijmy, że ona jest właśnie tak. W tej chwili, poza tymi 60%, o których mówił pan prezydent, istnieją propozycje, aby odebrać gminom, bo to jednak jest... Na gruncie dzisiaj obowiązującego prawa musimy się tą terminologią posługiwać, aby odebrać gminom kolejny przychód, który w zwykłej polskiej gminie stanowi ich źródło utrzymania. Ja jak gdyby od razu chciałbym powiedzieć, że myśmy zrobili już w tej chwili symulację naszego budżetu i że zgodnie z tą symulacją mogę uspokoić mieszkańców Śródmieścia, że gmina nie splajtuje w wypadku, gdyby oddała te pieniądze. Jesteśmy jak gdyby przygotowani na to, że te pieniądze oddamy. Bylibyśmy raczej skłonni zastanawiać się nad tym, na jakich warunkach to oddanie ma nastąpić. Jakie powinny być warunki, a więc zarówno tryb, jak i warunki wynikające z tego trybu, aby ta strata, no, znacząca z punktu widzenia dzielnicy Śródmieścia, ale także innych dzielnic, została w sposób najkorzystniejszy spożytkowana przez miasto. Proszę panów, ja myślę, że kiedy mowa o pieniądzach, wtedy mowa o prawdziwej władzy i mowa o tym, gdzie pieniądze powinny trafiać. Otóż ja zapytałem o to mieszkańców Warszawy, zadając im pytanie, czy pieniądze powinny pozostawać w gminie. Poproszę studio o materiał filmowy. Zadając pytanie o to, czy pieniądze powinny zostawać możliwie na dole, czy też iść do jakiegoś centrum, do jakiegoś prezydenta, który będzie je w sposób sensowniejszy i z uwzględnieniem tych wszystkich makroceli proponował. Czy jest już materiał? Mieszkańców Warszawy spytaliśmy, czy podatkami przeznaczonymi na komunikację, ciepło lub szkoły powinno się rządzić w dzielnicach lub w osiedlach, czy też pieniądze powinny najpierw trafić do miejskiego ratusza. Uważam, że na dzielnicę powinny pójść te pieniądze. Na dzielnicę? Na dzielnicę. A kto powinien zdecydować, ile na tak zwane cele ogólnomiejskie? Góra czy dół?
Uważam, że dół. Chyba dół lepiej raczej się zorientowany na swoim podwórku. Ja sądzę, że na cele ogólnomiejskie powinny być centralnie w Warszawie, generalnie. Te środki dysponowanie im na ogólny rozwój. Najpierw w swoim gronie załatwić, ale są rzeczy, które trzeba załatwić nie w swoim gronie, tylko dla dobra Warszawy, a nie tylko dla jakiejś tam ulicy czy dzielnicy. Uważam, że dzielnica powinna mieć coś do powiedzenia, bo ostatecznie ludzie tam mieszkający najlepiej wiedzą, co jest potrzebne, prawda? Jeżeli pieniądze zabierze prezydent, to dzielnica już może nic nie otrzymać. Chyba jednak zostawić na własne potrzeby i nadwyżki przekazywać wyżej i tam na te cele ogólne. Te pieniądze i tak tam gdzieś są, czy one będą dzielone centralnie, czy one będą na piętro niżej, to tak, ja myślę, że to niewiele z tego wynika. No właśnie, proszę panów, zwracam uwagę na jedno. Jeżeli pieniądze zostaną przekazane gdzieś w górę, to jak ktoś tutaj powiedział, na pewno okaże się, że nic nie zostanie. Jeśli podział jest nierówny, jeśli my zachowamy coś dla siebie, może się pojawić myśl, owszem, stać nas na szaleństwo, stać nas na kulturę, na oświatę. Pan Buczek. Zawsze tak, jak jest pieniędzy mało, to wszyscy się o nie kłócą. Pogląd, że pieniędzy jest mało na poziomie lokalnym, nie jest problemem tylko działaczy samorządowych. Ostatnio nawet wicepremier Łączkowski powiedział, że finanse lokalne stanowią zaledwie 15% ogólnych finansów państwa i to nie może zadowalać samorządów. I oczywiście samorządów nie zadowala, a sytuacja w Warszawie jest jeszcze bardziej specyficzna, ponieważ są te podziały, o których tutaj mówiliśmy wcześniej. Ja jako działacz szczebla lokalnego no naturalny sposób będę oczywiście bronił konieczności zatrzymywania maksymalnie dużej ilości dochodów generowanych lokalnie na poziomie lokalnym. Oczywiście jasne jest, że podatki płacone są również do budżetu państwa. Jest tylko problem właściwych proporcji. Ile z tego zostaje na poziomie lokalnym, ile być może na poziomie pośrednim, no ile w końcu państwo zabiera dla siebie. Wydaje się, że zawsze następują tak zwane straty na przepływach, więc jeżeli już decyduje się, że są jakieś pieniądze lokalnie, to na pewno mechanizm powinien być prostszy. To, co zadecydowano, że powinno zostać lokalnie, powinno od razu lokalnie być zatrzymywane, a nie powinno być wtórnie redystrybuowane, ponieważ tu zawsze istnieje podejrzenie, że gdzieś coś, że tak powiem, tak jak w przypadku przesyłania prądu, traci się. Oczywiste jest również i to, że ta opłata skarbowa generowana lokalnie powinna być przedmiotem jakichś sensownych negocjacji. Od samego początku gminy warszawskie przypisanie tego Śródmieściu traktowały jako niesprawiedliwość pewną i cieszy konstruktywne stanowisko kolegów Śródmieścia. Dyskusji moim zdaniem powinien podlegać znowu poziom zatrzymywania tych pieniędzy w zarządzie Warszawy, w Związku Gmin i myślę, że najprościej byłoby zawsze zweryfikować poprawność decyzji o zatrzymaniu takich pieniędzy na poziomie Związku Gmin, gdyby było jasno powiedziane, na co te pieniądze są wydatkowane. Pan powiedział, że kiedy pojawiają się pieniądze, pojawiają się podejrzenia. Andrzej Błaszczykowski jest w pewnym sensie specjalistą od podejrzeń, ponieważ jest członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Warszawy. Mieliście bardzo poważne zarzuty do prezydenta. Słyszycie bardzo często bardzo ostro krytykującego Zarząd Śródmieścia. Andrzeju, gdzie lepiej, żeby te większe pieniądze pozostały? U pana burmistrza Śródmieścia czy u pana prezydenta Warszawy? Może wprost nie odpowiedziałbym na to pytanie, ale mam wrażenie, że warto by się przyjrzeć w ogóle tym pieniądzom, które w ogóle są w dyspozycji zarówno gminy, jak i miasta w całości. To na pewno problem opłaty skarbowej jest tematem, mam wrażenie, zastępczym. Mam wrażenie dlatego, że znaczna część informacji dotyczących w ogóle obrotu pieniędzmi nie dociera do większości ludzi, do których nawet i powinno to docierać. Mam wrażenie, że warto byłoby się przyjrzeć w ogóle temu, w jaki sposób jest w ogóle formułowany budżet, nie w sensie tylko i wyłącznie tego, co jest nam radnym przedstawiane do wierzenia zarządowi i miasta czy dzielnic do wykonywania, ale również całość tej działalności gospodarczej, w której w zasadzie mam wrażenie kryją się główne pieniądze, którymi obraca miasto. Tu chyba kwoty są wielokrotnie większe. Mówię chyba dlatego, że nie otrzymałem tych informacji. Co prawda jeszcze o nie prosiłem. Być może w ramach komisji rewizyjnej spróbujemy zapytać o to miasto. Może przyjrzymy się
również pewnym informacjom płynącym od strony dzielnic, bo być może tu kryją się pewne informacje, z których można skorzystać, można... Ale to ja nie rozumiem, znaczy co, pieniądze się gubią? Nie, one się nie gubią, nie w tych kategoriach były w ogóle rozpatrywane sprawy. Żeby oceniać, czy coś, czy występuje dziura budżetowa, czy nie, trzeba wiedzieć w ogóle, jakimi pieniędzmi się obraca. Mhm. Czy to są pieniądze, które są możliwe do uzyskania, czy niemożliwe czy do uzyskania? My nie wiemy, jakimi pieniędzmi obracamy. W zasadzie całości tych pieniędzy nie jest nam znana, co nie oznacza, że nie jest w ogóle określona. Ją można określić, tylko trzeba po prostu podjąć działania, których informacje o działających przedsiębiorstwach, które są zakładane z udziałem miasta, czy w przedsiębiorstwach budżetowych miasta, one również w pewnym sensie powinny być w budżecie wykazywane. Mam wrażenie, że jest to istotny składnik tych finansowych zagadnień funkcjonowania i miasta, i dzielnic. No właśnie, dotknęliśmy problemu. Ale nie odpowiedziałem na jeszcze jedno pytanie. Tak. Czy powinny być na dole, czy na górze? Uważam, że tylko wtedy, kiedy bezpośredni użytkownicy tych pieniędzy otrzymują je wprost, tylko wtedy, kiedy można, może być gmina i miasta tak samo, bo to jest pewna oczywiście jednostka bezpośrednio zainteresowana funkcjonowaniem gospodarki publicznej, wtedy, kiedy je bezpośrednio otrzymują, wtedy mogą być zainteresowane właściwym używaniem tych pieniędzy. Więc one powinny zdecydowanie być, jak najszybciej docierać z pominięciem wszelkich ogniw pośrednich, tam, gdzie one mają być używane. Rozumiem, to znaczy nie rozumiem. Może pan Będkowski powie nam, jak to wygląda na świecie, jak są tego typu struktury, tego typu pieniądze porządkowane? Znaczy ja myślę, że przede wszystkim są uporządkowane i od tego się zaczyna. To znaczy w momencie, kiedy powstaje akt prawny rangi ustawowej, on reguluje tę sferę w miarę kompletnie. Jednym z problemów reformy samorządowej jest to, że pod presją okoliczności wprowadzono system, po czym kolejne elementy tego systemu dobudowywano, prawda? To nawet można linię czasu wykreślić i zobaczyć, w jakiej sytuacji znajdowali się nasi radni, kiedy przystępowali do kampanii wyborczej i co wiedzieli o legislacji na temat samorządów, a co stało się później. Mnie się wydaje, że zasadniczą sprawą, która różni samorząd terytorialny w Europie, a w Polsce, jest istnienie tam autentycznych podatków lokalnych. To znaczy nie podatków nazwanych podatkami lokalnymi, gdzie parlament narodowy decyduje o tym, czy to może być tyle, czy za psa można zapłacić 30 tysięcy czy 50 tysięcy, tylko decyduje się o pewnych ramach podatkowych bądź o formach konkretnych podatków, natomiast co do wysokości tego podatku, czy ustalenia podstawy, to są różne metody, decyduje konkretna rada gminy. I dzięki temu gmina zyskuje nie tylko pieniądze, ale instrument prowadzenia swojej polityki gospodarczej, a ja rozumiem przez politykę gospodarczą także politykę społeczną, bo to są sfery nierozdzielne. Kolejną rzeczą jest to, że można tutaj przedstawić różnicę między Anglią a Walią, między Szkocją a Francją. To oczywiście wynika z tradycji, z historii, z przyzwyczajeń. My zwykliśmy się posługiwać przykładem francuskim, dlatego że jest on w sumie najbardziej porównywalny z naszą sferą cywilizacyjną, w związku z tym no, przystawalny też na kodeksie Napoleona, wzrastaliśmy poniekąd. Tam przede wszystkim podstawowe podatki lokalne to jest podatek, który po polsku należy nazwać dochodowym od podmiotów gospodarczych i wszelkiego typu działalności komercyjnej. Dwa podatki od nieruchomości. Jeden od nieruchomości zabudowanych, drugi od niezabudowanych, co podkreślam, ponieważ gmina może na przykład dzięki temu ustawiać inaczej poziom podatków od zabudowanych terenów, a inaczej od niezabudowanych, wywołując chęć budowania bądź zwalniając tę chęć zagospodarowania. I czwarty podatek, który jest remanentem bardzo historycznego podatku, podatek od wywozu śmieci. Proszę Państwa, jeżeli ten podatek nie został usunięty ani w latach 60., ani w latach 82., ani obecnie przy kolejnej reformie systemu samorządowego, to znaczy, że usługa publiczna pod tytułem wywożenie śmieci jest usługą drogą, za którą obywatel powinien świadomie płacić. A jakie są wydatki? Bo my mówimy mnóstwo o dochodach, natomiast nie odpowiedzieliśmy sobie na podstawowe pytanie, na co miastu te pieniądze? Ja może poproszę... Jakie są wydatki na świecie?
wydatki na świecie są najrozmaitsze. To znaczy, oczywiście to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że jeżeli musimy się tu znowu odnieść... Czym miasto powinno się zajmować? Musimy się tutaj odnieść historycznie. Inaczej sytuacja wygląda u nas, inaczej sytuacja wygląda tam, gdzie jakby te miasta są ustabilizowane. Proszę pamiętać o jednej podstawowej rzeczy, że praktycznie rzecz biorąc my nie mamy miast. My mamy aglomeracje, które nazywamy miastami, ale w tych miastach zburzono własność, wymieniono społeczność, rozluźniono związki międzyludzkie. Rynek tak zwany wolny, czyli po prostu prywatne uprawianie usług, handlu, przemysłu dopiero wraca. I to jest tkanka, która tworzy miasto. Na tej tkance można budować. Ja już jak słyszałem tą martyrologię polskiego miasta, zgadzam się z wieloma tezami, które pan tutaj powiedział. Chcę powiedzieć rzecz zasadniczą. Otóż wiadomo, że każde miasto, znaczy tak, Warszawa należy, bo mówimy o Warszawie, mimo że tytuł był Z czego żyje miasto, to sądzę, z czego żyje Warszawa. Jest to miasto specyficzne, największe, no i do tego jeszcze stolica i podzielone, powiedzmy sobie, jakoś tak poziomo. I ta górna część tortu, jeżeli uznamy ją, że to jest zarząd miasta, to przede wszystkim wydatki na transport, inwestycje, 32%. Poproszę o drugą tabelę. I wydatki administracyjne w bardzo maleńkiej ilości. Ja głównie płacę za rzeczy widziane, że tak powiem, przez wszystkich. Za transport, za wywóz śmieci, częściowo oczywiście dotując to, zamawiając to, za oczyszczanie miasta, za wodę i za ścieki. Natomiast dolna część to już pan burmistrz. I dlatego ja się tu z panem burmistrzem z jedną sprawą nie zgadzam. Jak pan burmistrz powiedział, że ja powiedziałem jedną, drugą tylko prawdy. Jedną, drugą prawdy również pan burmistrz powiedział, ponieważ ja te pieniądze, które niejako zabrałem gminie, przeznaczam na rzeczy gminie służące. Do pewnego stopnia. Tak. Pieniądze, które pan zabrał tej konkretnej gminie, przeznacza pan na wszystkie gminy. To byłaby ta różnica. Natomiast ja bym chciał nawiązać do innej rzeczy. Z tym, że wpierw jedno zastrzeżenie. Konwencja programu była taka, że właściwie reprezentujemy siebie, stąd ja będę dość często mówił rzeczy, które nie w pełni znajdują akceptację w zarządzie śródmieścia. Jan Latkowski, poza tym wiceburmistrz w mieście. Ale wydaje mi się, że bardzo by się źle stało, gdybyśmy przeszli do porządku dziennego nad tym, co powiedział Andrzej Błaszczykowski. To znaczy, myśmy przez poprzednie dwa lata koncentrowali się na budżetach. Budżecie związku, budżetach dzielnic. Myśmy w tym roku po raz pierwszy zrobili bilans gospodarki finansowej Śródmieścia jako całości. I tam wychodzą rzeczy o kapitalnym znaczeniu. Z tych pieniędzy, za które ja jestem odpowiedzialny, tylko połowa przechodzi przez mój budżet. Sądzę, że mniej więcej podobna proporcja występowałaby we wszystkich innych dzielnicach. Z jednym wszelako wyjątkiem. Z tym wyjątkiem, że ta sama proporcja w związku dzielnic kształtuje się, powiedzmy, jak 1:5, jak 1:6 na korzyść tych pieniędzy, które chodzą poza budżet. To, czego myśmy naprawdę do tej pory nie zrobili, to jest jak gdyby wina nas wszystkich jako działaczy samorządowych. To była próba zbilansowania gospodarki finansowej miasta jako całości. Zarówno tych pieniędzy, które chodzą w budżecie, które są uwzględnione w budżecie, jak zwłaszcza tych pieniędzy, które obiegają, cyrkulują poza budżet. To jest oczywiście sprawa bardzo trudna, to trzeba byłoby opracować specjalną metodologię, ale tego typu wizji miasta do tej pory jeszcze nie mamy. I otóż w momencie, w którym mój szef, pan burmistrz Rutkiewicz, na ostatnim konwencie burmistrzów zaproponował, żeby wszystkie dzielnice i związek do tego typu pracy przystąpiły, a właściwie znaleźliśmy zrozumienie głównie w związku, głównie u pana prezydenta. Koledzy z innych dzielnic no, nie wykazali entuzjazmu dla tej pracy. Tymczasem tak naprawdę, żeby móc mówić o kondycji finansowej i dzielnic, i miasta, trzeba uwzględnić wszystkie pieniądze, za które odpowiadamy. To jest ważne dla mnie pytanie, bo jak przeglądałem projekt wydatków, to zobaczyłem, że jednym z największych wydatków są oczywiście wydatki na MZK. I co więcej, jest tam napisane, że po raz pierwszy wpływy, to się chyba w tej chwili nazywa zarząd transportu miejskiego, zostały wliczone do budżetu. Jednocześnie poszedłem na ulicę i zadałem oczywiste pytanie. Proszę państwa, jak sądzicie, czy MZK powinno być zakładem budżetowym miejskim, czy też no, samofinansować się? Poproszę o kolejny materiał filmowy. Posłuchajmy, co na ten temat mają do powiedzenia MZK. Ślimaczyk dawna.
Tymczasem na obrzeżach miasta powstały już pierwsze prywatne linie. Zainteresowało nas, czy zdaniem warszawiaków monopol miejskich zakładów komunikacyjnych nie powinien zostać rozbity. Sądzę, że ten monopol by rozbił, taka prywatna linia by to porozbijały. Mamy własną bazę naprawczą, która pracuje na 3 zmiany, zjeżdża się, to przeglądają autobusy, wszystko w własnym zakresie robimy. Linia Łomiankowska, która zaczęła jeździć kilka lat temu, sądzę, że rozładowała trochę ruch poprzedni, który MZK autobus jednej linii jeździł. W tej chwili te linie się jakoś rozdzielają, więcej ludzi na pewno zabierają i częściej jeżdżą przede wszystkim, co najważniejsze było dla mnie. Sprywatyzować raczej nie powinno być tak, jak teraz jest upaństwowione, bo to z prywaciarzami to trudno będzie wyrobić. Powinna być jedna instytucja. Dlatego, że wie pan, jak będą prywatne, to będzie może lepiej, może gorzej, wie pan. Ale ja myślę, że powinna być jedna instytucja. Rozbicie MZK na wiele frakcji, to znaczy na sprywatyzowanie tego, bo tak to rozumiem, na pewno by pomogło. Oczywiście konkurencja w tym dziale byłaby rzeczą wybitnie zdrową. Jestem przekonany o tym. No właśnie, więc z czego żyje miasto, ale na co powinno wydawać miasto? Ja myślę, że jakby dziękując za wsparcie mojej tezy o tym, że jesteśmy w sytuacji szczególnej, żeby nie użyć innego słowa, to jest jeden z przykładów, dlatego że obie strony przedstawiające swoje stanowiska w tym materiale oczywiście mają rację. Rozwiązania, które są stosowane na świecie, są rozwiązaniami najrozmaitszymi, ale przecież zawsze jest to zadanie ze sfery administracji publicznej. Dlatego my możemy mówić o prywatyzowaniu wykonywania transportu, ale nie o prywatyzowaniu transportu miasta stołecznego Warszawy. To muszą być autobusy z syrenką w koronie, proszę państwa, bo ja na to bardzo długo czekałem, żeby ta korona tej syrence wylądowała chociażby. I myślę, że to jest przesądzające. Pytanie, tam została odpowiedź udzielona. Co się stanie, jeżeli pewnego dnia z powodów zupełnie obiektywnych 4 malutkie firmy dowożące ludzi przez Most Poniatowskiego do centrum Warszawy do pracy z całkowicie obiektywnych powodów ich nie dowiozą? No ale jeśli tak, to ja mogę powiedzieć, że może lepiej, żeby to było państwowe, a może lepiej, żeby to było Śródmieście, a może u pana prezydenta. Ja chętnie sprzedam panu burmistrzowi, prawda, ale tu... A ty kupisz? Nie, dziękuję. Ale to wcale się nie dziwię. Dlaczego? Dlatego, że tutaj pan redaktor powiedział, czy ma być to samofinansująca się prawda, instytucja, czy ma. Oczywiście może być samofinansująca się bilet 8 000 zł na dzień dzisiejszy. I to oczywiście jest, to ma ogromny rezonans społeczny. Natomiast jest jeszcze z punktu widzenia gospodarzy miasta, co pan Będkowski powiedział słusznie, że nie może być sytuacji, w której miasto może być zagażone jakąkolwiek grą, nawet powiedziałbym już nie polityczną, cenową, ekonomiczną, że przypuśćmy, robimy parę prywatnych firm i nagle one wszystkie dogadują się między sobą, mówią, dzień dobry panie prezydencie, od dzisiaj bilecik po 15, a jak się nie podoba, to my się wyłączamy. I z tego względu, to jeszcze wielokrotnie już mówiłem, wszystkie sprawy Warszawy to są sprawy wielkich liczb, to jest prawo wielkich liczb. Gdybyśmy mieli małe miasteczko, to można wszystko szybko zastąpić. Warszawa, jak każdy duży, mówił pan aglomeracja, ta aglomeracja jest bardzo mało mobilna i na wszystkie zmiany dość mocno odporna. I dlatego ja uważam, że ten przykład bardzo dobry był komunikacji. Właśnie jak to należy rozgrywać, aby dać temu przedsiębiorstwu żyć, wycisnąć z jego wszystko, a jednocześnie nie zadusić mieszkańców. No więc pytanie jest, co mi się wydaje, podstawowe. Nasz czas się powolutku kończy. Ja wiem jedno. Dotychczas wszyscy byli biedni. Mówiło się, że Śródmieście jest relatywnie bogate. W Śródmieściu się już nawet stać było burmistrza Rutkiewicza czasem na jakiś gest. Bo w tej małej skali wystarczało. Teraz jak to zostanie rozdzielone porówno na całe miasto, w ogóle nie starczy. Przeniesiemy do państwa. Poczucie bezpieczeństwa będzie większe. Ale czy w tym momencie nie starczy, nie okaże się, że w ogóle nie stać nas na kulturę, na oświatę, na zdrowie? Już na końcu, Janku, pytanie do ciebie jako do Śródmieścia. Czym nam to grozi? Znaczy nie, specjalnie dużo się nie zmieni. Myśmy w zeszłym roku na cele pozastatutowe przekazali 250 miliardów złotych. Naprawdę problem nie leży de facto w sytuacji Śródmieścia.
Problem leży w dwóch rzeczach. Po pierwsze, w tym, co powiedział Andrzej, że sam problem opłaty skarbowej jest poniekąd problemem zastępczym. Trzeba mówić o finansowaniu całego miasta. I problem drugi. Gdzie ta nadwyżka z opłaty skarbowej powinna być dzielona? Tu się zgadzam, że ona powinna być dzielona w centrum, a częściowo przekazana dzielnicy. No i problem trzeci, podstawowy, jak ma być zrządzone nasze miasto. Nie wyczerpajemy oczywiście dzisiaj wszystkich problemów. Problem finansowy jest podstawowy, ale też wtórny, bo jednak pieniędzmi rządzić musi ktoś. I myślę, że to pytanie będzie musiało lada moment wrócić w naszych tutejszych debatach. Kto ma rządzić tymi pieniędzmi? Jak ma być skonstruowany budżet tego miasta? Dziękuję panom za przybycie do studia. Dziękuję państwu.